Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem powiedzieć, jak działa sensor Actuator, który możemy dodawać do gier tworzonych w Blenderze za pomocą silnika Blender Game Engine. Przełączmy się może do trybu gry. Dodajmy sobie bardzo prostą scenę, na której będziemy mogli to przetestować. A więc może tylko trafię w Game Logic. Dodajemy sobie tutaj coś bardzo prostego, na przykład Cube. I teraz tak, możemy stworzyć sensor, który będzie reagował na akcję wykonaną przez ten Cube. A więc niech to będzie na przykład coś takiego jak Actuator. I teraz aktuatory, które tutaj wybieram, to są akcje wykonywane z jakiegoś innego powodu przez tego Cube'a. Natomiast tutaj nic nie mogę wybrać, ponieważ nic jeszcze się tutaj nie zmieniło. Więc dodajmy sobie jakiś aktuator, który będzie coś robił. Niech to będzie na przykład przesunięcie się o 1 w osi X. Taka prosta rzecz. I teraz, aby przesunięcie się o 1 w osi X mogło jakkolwiek zadziałać, to trzeba ten aktuator zaktywować. Dodam w takim razie prosty sensor, taki jak keyboard. Nacisnę tutaj D i połączę go z tym aktuatorem. Teraz naciśnięcie D będzie mi ten sensor, naciśnięcie D będzie mi ten sensor keyboard aktywować. Jeżeli chcecie, możecie sobie obejrzeć tutorial na temat tego keyboarda, na temat tego sensora. I teraz, jeżeli wcisnę i zobaczcie, naciskam D, w tym momencie ten klocek się przesuwa. Wezmę jeszcze tab, aby nie leciał mi ten klocek za daleko, tylko jedno naciśnięcie będzie rejestrowane wtedy. Tak to działa. No i teraz, jeżeli chciałbym, aby w trakcie takiej akcji, kiedy ten klocek się porusza, czyli kiedy aktywuje się ten aktuator, wyzwolona została jeszcze jakaś akcja, niezależnie, zupełnie niezwiązana z tym, co tutaj się dzieje, to mogę to oczywiście zrobić za pomocą tego sensora tutaj. Aktuator wykrywa aktywację innego aktuatora. W tym momencie ten mój aktuator, który przesuwa kostkę, nazywa się Motion. Jeżeli wybiorę sobie go z tej listy, to taki aktuator tutaj znajdę. Jego aktywacja spowoduje wywołanie jakiejś innej akcji, a więc mogę wtedy dodać jeszcze cokolwiek do tego klocka. Czyli on może cokolwiek innego jeszcze zrobić. Na przykład dam mu coś takiego jak bardzo szybki obrót wokół własnej osi. Niech to będzie rotacja na przykład w osi X. No ja wiem, niech to będzie na przykład 45 stopni. Na X-ie. Ciach. I teraz zobaczymy, co będzie. Uruchamiam cały system. On działa tak, że naciskam klawisz D i kostka się, że tak powiem, przesuwa w kierunku X, ale jednocześnie wykrywana jest aktywacja tego aktuatora Motion. Jednocześnie po tym wykryciu kostka ulega obrotowi o X. Po prostu tak to działa. Jeżeli wyłączę tutaj tab, to będę miał cały czas aktywowane oba te aktuatory. Dzięki temu kostka będzie bardzo szybko się obracała. Ustawię tutaj na przykład 15 stopni, albo lepiej 13, żeby troszeczkę było tego obrotu widać więcej. Zobaczymy, jak to będzie teraz się zachowywało. No więc uruchamiam i patrzymy, jak to działa. Widać, że kostka obraca się, no tak dość zdecydowanie. Jeszcze raz uruchomię. OK. Jeśli popatrzymy sobie na przykład wzdłuż, jak to wygląda, tak żeby kostka zbyt szybko nie uciekła z ekranu, to widzimy, że on całkiem nieźle leci. OK? Taką mamy teraz akcję po prostu. Ciach. Więc można wykrywać aktuatory, które nie są w ogóle powiązane z akcją, a jednocześnie można się pod daną akcję podwiązać z inną akcją. Taki jest wniosek płynący z działania tego sensora. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia.